Kachowska hydroelektrownia została wysadzona przez grupę dywersyjną okupantów. Przechwycenie SBU z wczoraj. No, wiadomość wczoraj w Telegramie, nagranie było, stoi żołnierz, no twarz ma ten zakrytą, wszystko tam wyposażone jest w ekwipunku i opowiada, że nie ma żadnego zatopienia, ludzie normalnie żyją, a z tyłu ma okienko i widać, że tam morze po kolano. Ha, no zabawnie. To jest o tej hydroelektrowni, którą zniszczyli, tak, tak. Aha, no tak. No główny problem polegał na tym, że ta hydroelektrownia to okazuje się, ona chłodzi reaktor. No ten, tamten od nich jakiś tam. No w porządku, sami sobie zrobili walnie i tyle. Nie, no to nasi zrobili przecież, to nie oni zrobili, to nasi zrobili. No co, ty nasi? A mówili, że to chochły walnęli. Nie no, nie walnęli, to jest nasza grupa dywersyjna, oni chcieli niby tamą straszyć, a poszło nie według planu, więcej niż się spodziewali. Aha, no oczywiście, nakryje jak ten, jak w Czarnobylu, tak? No, no co to jest, budowa lata 50. Szybko poszło, poczołgało się. Tam trochę niżej Safari Park był, czyli tysiące, krócej mówiąc, tysiące zwierząt zginęło. Jasne.